Halo, halo, dzień dobry, Gothic 2 noc ćpuna, a niebo kruka, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, zostaw łapkę, zrób to teraz, bo jest ich coraz mniej i mnie się to absolutnie nie podoba w ogóle, więc zostaw ją teraz, w tym momencie. Co ponadto, zasubskrybuj, jeżeli chcesz być na bieżąco. Wyruszamy zabić smoka. A czy nam się to uda? Mam nadzieję, na to liczę. 25 level. Dzień dobry, moi kochani. Gothic 2, Night of the Raven. Dobra, zróbmy tak, przyspieszmy się i go poszukajmy. Zaczniemy od smoka bagiennego, bo on jest podobno najsłabszy. Ogólnie ze wszystkich. Dobra, tu jest orków i ogólnie wszystkiego wciul. Ale my sobie to ignorujemy i po prostu biegniemy gdzieś w tamtą stronę, bo tam była mowa o tym, że las się zmienił w bagno. Więc podejrzewam, że musimy w związku z tym udać się w stronę właśnie tego lasu. Czy myślę dobrze, czy źle? Tylko muszą mnie przestać orkowie gonić. To się przekonamy, czy dobrze myślę. Goni mnie jeszcze. Spokojnie, nic się nie dzieje, koleżko. Zaraz się zmęczy, już mi się odgraża. Niech się odgraża, dobra. Mamy kilka rzeczy do zrobienia. Aha, tam ponoć na górze jest ten las, chyba. Nie wiem, porozglądamy się troszeczkę. Mamy kilka rzeczy do zrobienia, mianowicie udar, zgubił kurze, zgubił sengrata, głód, garon zmniejszył rację, lepiej znajdę coś do jedzenia, jakąś szynkę chyba. Hoszpak, to jest chyba tutaj na tym klifie, hoszpak, i spróbujemy go załatwić. Amulet Angara, zgubił, znajduje się gdzieś na południu. A, przepraszam, zanim wyjdziemy z miasta, mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Przypomniało mi się, przeczytałem o tym, jak sobie troszeczkę przeglądałem materiały dotyczące gry. Zanim pójdziemy gdzieś dalej, musimy wrócić się tutaj, bo tutaj jest jedna z tych rzeczy. Jeden z tych questów, on jest gdzieś tutaj przy którejś z ławeczek. Feroz. Tu gdzieś, o jest, skórzana torba Kerolota, właśnie, tutaj leży. I musimy teraz Kerolotowi odnieść tę torbę, o, tu jest, dobra. Chyba znalazłem twoją sakiewkę. Właśnie, 400 expa, super. Co? Gdzie? Co za bydlak to zrobił? Skąd mam wiedzieć? Żarty sobie ze mnie stroisz? To byłeś ty! Z pewnością. Pocałuj mnie w dupę. Oduczę cię okradać przyzwoitych ludzi. Chcesz się bić? No dlaczego ty mnie bijesz? Dobra, okej, jakąś inną opcję dialogową wybierzmy w takim razie. To mu się chyba nie spodobało. Łop, łop. Cały dzień się słucham, byliśmy pyłem gwiazd od SB Mafii. Tak mi siadł ten bicik w łeb. Bardzo mocno. Skórzana torba Kerolota. Ale warto było, żeby usłyszeć, jak Bezzy mówi: pocałuj mnie w dupę. Chyba... Co? A co z nagrodą? Chwileczkę, a co z nagrodą? Och, dobra. Masz tu parę monet. 50 sztuk złota. Podejrzewam jednego z łowców smoków. Wiedziałem. Nigdy nie powinni byli wpuszczać takiego śmiecia do zamku. Okej. Okay. Kogo? Co ty robisz? Halo! Będzie walka. Zostaw Jana! Janie śniegu! Fight! Dobra, Jan dostał trochę w ryj. Kerolot też dostał trochę w ryj. Zróbmy save'a. Nie przestawaj! Bij go, bij go! Dobrze, Jan, dasz radę. Zabił go! Ja go okradnę. Pięknie, dobra, wziąłem wszystko z niego. Dzięki za złoto! Hej, ty! Trochę problem ci narobiłem, co? Przepraszam, przypadkiem. Przecież niczego nowego. Nie ma czego plądrować. Dobra, spoko. Ogarnięte. Trochę chciał być cwany i zabić złodzieja, ale to złodziej zabił go. Trochę przypał, kumplu. Dobra. To teraz sobie bierzemy w takim razie śledziora. O nie, nie mamy śledziora, mamy tylko miksturę szybkości. Las jest tak, jak patrzę, to trochę w lewo stąd. Jeżeli chciałbym faktycznie się do niego udać, to ponoć tam się zmienił on w bagno. Dobra? Dobra, przebiegamy tu. Uprasza się wypierdalać. Głupie śmiecie. Fuck you! Kurde orkowie, orcze syny. Chociaż tam moglibyśmy pójść na ten klif i zabić tam tego pajaca, ale dobra. O kurde, tu są bestie.
Tu są orki. To chyba nie o ten las chodziło, że się zmienił w bagno, bo nie wygląda na zmieniony w bagno. Jeśli chcecie znać moją opinię. Chyba, że dla was to wygląda trochę inaczej. A tu jest po prostu woda już. Czyli no jesteśmy nie tu, gdzie chcieliśmy być. I tu jest palisada orkowa. Prawda? Goni mnie ktoś? Już nie, dobra. Gdzie? Coś mnie goni tutaj? Chodź, chodź. Chodź, dziewczynko. Chodź, chodź. Przetestujemy ostrza w mojej nowej kosiarce. Panie wargu. Dobra. Warg ogarnięty. Nie wiem, gdzie są te smoki, nie mam mapy z nimi. Mam tylko takie mniej więcej opisy. Ale to chyba nie o ten las chodziło, że... Było, że na zachód od zamku pojawiło się bagno. Czy na wschód. Okej, okay, chodźmy dookoła i coś znajdziemy. Nie wiem, czy to jest mądre podejście. Mamy notatki na temat smoków. Łowcy smoków. Nie, informacje ogólne. Nie, tu nie ma nic o smokach. Obecne zadania, łowcy smoków. Nie, nie ma tu informacji. Kurde, do kitu. Do kitu, bo to będzie takie poruszanie się na ośle. Oni dawali mi informacje o smokach, że lodowy jest to w krainie lodowej. To jakby można się nawet domyślić samo przez się. Bagienny jest najłatwiejszy, to tyle wiem. I że ten lodowy jest najtrudniejszy do pokonania. To też udało mi się dowiedzieć. Kamienny jeszcze gdzieś jest i płonący. No dobra, no to jakby w ramach rekonesansu ogólnie pojętego przejdziemy się do klipu, do klifu zabić tego tam pajaca, nie? Który tam stoi. I zabierzemy mu ulumulu, jeżeli ma ulumulu. No właśnie, tam jest klif. Cliff changer. Cliffhanger to jest zawieszenie akcji w danym momencie, dobra. Savex. Tu mamy dwa zębacze do zabicia, co oczywiście, trzy nawet, co oczywiście ochoczo zrobimy. Jo! O, wy kurde! Fuck you, wypieprzać. Dobrze. Porobieni, to jest wszystko XP dla nas. Dobra, no to tak strzelam. O, fuck! Nie chcę zginąć, bo to jest save, na którym tracę miksturę zdrowia wtedy, nie? I wolałbym tego nie robić. Ciszę troszeczkę grę tutaj. Dobra, warg ogarnięty, dzik ogarnięty, dzik jest dziki, dziki jest zły. Nic tu nie znajdę. A zębaczem jesteś ty, yeah. Nic tu nie ma. Pazury, Cezary, pazury, zbieramy. Co my tu mamy? Ponoć mam runę na leczenie. Wydatek many 25, a trzy kręgi za mało. A no tak, zapomniałem, mądrzy komentujący. Gimper, debilu, przecież masz runę, co za gałgan? Jak on śmie? Przecież masz runę, no co ty robisz? Czemu używasz zwoju? Przecież masz runę. Runę masz, jestem mądrym komentującym. Ponoć mogę szpon Beliara ulepszać co dwa levele w kapliczce. Ale zaraz się okaże, że to też jest bullshit. Martwię się o to. Szybko zanim przyjdą kolejni. Dobra. To było ważne. Tam siedzi dwóch. Siemanko. O nie, nie, co jest? Dlaczego gra? Co o tego tiku wyrabiasz ostatnio? No widzicie tę grę? W sensie, coś się zaczęło bugować ogólnie. To jest... No nie, no i mikstura szybkości w dupę. Widzicie? Ej, zobaczcie go, co tu się wyprawia w ogóle. No co to ma znaczyć? Nie, no i co, coś jest jakaś masakra. Od jakiegoś czasu... Od jakiegoś czasu się tak przycina. Ej, zobaczcie, i to jest takie... To nie jest tak, że od kiedy szpon Beliara zdobyłem. 5 FPS-ów teraz on ma. Nie wiem, czy jestem w stanie wyjść, wcisnąć escape i zasejwować. Dostałem hita teraz. Czy co, o co tu chodzi? Natomiast faktem jest, że ta gra zaczęła się psuć bardzo mocno. Dobra, wezmę menedżer zadań i ja go wyłączę. O! Nawet save będzie do dupy działał. Dobra, okej, okay, nie, ja go wyłączę. To nie ma sensu. Przejdź do procesu. I go zamkniemy i wczytamy save'a. No i tracimy miksturę szybkości niestety, to jest duży problem tego. Ale tak, od kiedy szpon Beliara zacząłem mieć, to te błyskawice zdają się bugować grę po prostu w pewnych specyficznych momentach. To jest absolutnie niedobre. Save'a mi nie zrobiło. Ej, no tego to już nie rozumiem. A nie, czekaj, 21:41, dobrze, tu jest save. Nie, bo się bałem, że tu nie ma odpowiedniej godziny. Dobra, nieważne, to jest zrobione. Tak, jest tu save, dobra. Próbujmy wyciągnąć jednego.
kurwa, tam szamana do nas bije. Kurwa, spadać. Nie, tak nie ma co. Musimy to jakoś lepiej rozegrać, lepiej to pomyśleć. Dobrze. Spoko byłoby tu coś przynieść sobie. Aha, tam jest trzeci. Więc jego nie powinniśmy wkurwiać pewnie. To wygląda jakbyśmy mieli tu do kamiennego. O kurde, tam są orki. Okej, tu ich jest czterech łącznie w obozie. To jest ważna informacja. Ważną informacją jest też to, że straciłem miksturę. Okej, nie biegną na mnie jeszcze. To jest dobry moment, żeby coś przyzwać. Ogólnie powinienem pójść do alchemika po potiony i zwoje przyzwania, bo to bardzo dużo daje. Bryła lodu. Zwiększenie potwora może nie. Przyzwanie demona może też nie. Budzenie golema. Tworzenie szkieletu brzmi jak coś, co chciałbym zrobić. Przemiany nie. I tworzenie szkieletu goblina. Dobra, zróbmy se. 6. To jest przede wszystkim zajęcie dla tych orków głupich, żebyśmy mogli lać. I goblina tak samo. I do boju. Do boju moje stworzenia. Idźcie tam na nich. Idźcie się lać. Dobra, zajęły się tam orki. Ja mogę zabić tego. Szkielet powinien trochę wytrzymać. Już zginął? O fuck, co jest? Kurde. Pada to tak? No chyba, że golema sobie tutaj wstawi, ale nie wiem, czy to ma tyle sensu. Wiem, że to są dobre zwoje i nie wiem, czy warto je marnować. Sporo też możemy ich kupić. A jak działa tworzenie golema? O kurwa. Ale jesteś kozakiem, stary. Atakuj ich. Zabijesz ich, golemie. Dalej, golemie. Do ataku, golemie. Golemie, co ty robisz? Golemie, bij ich. Dawaj, golemie. O, jesteś zajebisty. A jak długo ze mną będziesz? No, przepraszam, golemie, uderz. O, rozpadłem go. Rozpadłem swojego golema, to trochę przypał chyba. Dobra, ale zabiliśmy dwóch orków dzięki niemu. Nic tu nie ma. Więc walczyłeś dzielnie, przyjacielu. A to nie jest tak, że jak ja uderzę właśnie swojego golema, to działa to tak automatycznie, że go rozwala. Nieważne ile ma zdrowia. Kurde, dostałem, a nie chciałem. Do widzenia, koleżko. Fuck. Mieszko! Koleżko. No dobra, wejdźmy tu. Leczmy się. O fuck. Dobra. Zróbmy tu Z4, taki na wszelki. A ja bym spróbował, okej, mam tu save'a w razie czego. Spróbowałbym, bo nie wiem, czy ten golem, czy ja go nie zabiłem przypadkiem, głupio. Golem to mi się z Loot Golem kojarzy, z Diablo 2 w ogóle, słowo samo. Wkurwiłeś golema. Demona nie chcę, bo to sobie poczytałem, że on jest mocny. Więc go nie chcę tracić. Dobra, golem jak poszedł na nich. Dobrze. Na orku wojowniku muszę trzymać fokus, kurczę. Zostaw mi golema mojego. Ty kurwa cfelu. Fuck you. Dobra. No trochę stracił zdrowie od tych orków golem, ale jeszcze żyje, więc to jest spoko. Siema golemie. Dobra, wbijamy dalej na nich w takim razie. Dawaj golemos. O kurna, to jest dwóch kolejnych. Bij się z nimi. Golem. I szaman jeszcze, dwóch szamanów. Nie no, za dużo ich naraz wziąłem. Nie blokuj, o kurde, i kolejny bierze. Nie, to trzeba mądrzej zrobić. Ale dobra, oni są do zrobienia. Dużo strasznie tych orków tutaj jest. Oni są delikatnym problemem. Myślę, jak ich wyciągać w miarę pojedynczo. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, wali we mnie szaman. No nie, no dwóch orków wojowników we mnie bije. Tak nie może być. Golem miał to tankować. To tak jakby nie może działać, że... Fuck, a golema mi już rozbili? Nie, jeszcze nie. No golem wziął jednego na siebie, ale... Jak dwóch jest na mnie i szaman, to i tak nie ma sensu. Nie wiem, czy ja to zrobię teraz po prostu. Czy to jest w ogóle sens się tu lać. Ale kurczę, przyzywałem już golema, więc z drugiej strony też nie chciałbym... tego marnować, że tak powiem. Nie ma czego plądrować. Chyba, że tu ich o ten namiot jakoś zakręcimy.
pierścień. Dokładnie, stań tu golemie, oh fuck. Dobra, to było fajne. Dobra, golem się rozpękł, ale nie szkodzi. Teraz już dwóch szamanów jak tam będzie, to powinienem dać sobie radę. Szczególnie, że z wojownikiem sobie dam radę teraz. Dobrze. I z wojownikiem orkowym sobie poradziliśmy, nawet z trzema tutaj, żeśmy ich rozegrali w tym namiocie. Golem chyba w tym pomógł delikatnie, nie blokując przede wszystkim. Tak mi się wydaje. Niczego tu nie znajdę. Teraz możemy w takim razie pójść i dwóch szamanów dokończyć. Jak jesteśmy z expem? No, dwa koła do następnego levelu, co całkiem przyjemnie. Wbijmy się w tych szamanów. Kurwa, ten jest taki... No bo to jest hoszpak. Hoszpak, wie to tak się mówi do Michała Szpaka, jak ma gdzieś iść, mówi hoszpak. Dobra, uleczmy się. Esencja. Esencja. Musimy tak, moim zdaniem powinniśmy... Co my powinniśmy? Przyzwać szkieleta jeszcze, w takim razie nawet goblina jakiegoś, no nie? Żeby on poszedł do przodu. Wziął trochę buł na siebie. No. Z6. Dobrze. Czy nie koniecznie dobrze, okej. Okay. Dobra, teraz jest sam hoszpak już. Pięknie. Goblin go lało od tyłu, więc nie mógł aż tak blokować. Zero expa. Ciekawe. Esencja many, siarka. Przyzwany szkielet, ork szaman, rzeczy. Dobra, okej. Okay. Czyli jak wrócę, to mogę zeznać, że hoszpaka zabiliśmy. 4000. Święty płomień, czar paladyna. Ciekawe. Uleczymy się. Ekstrakty po 70, spoko. Dobra, teraz pomyślmy, gdzie mogą być te smoki. Na bagnach, tylko że nie oznaczyło mi zmiany mapy. Bądź też ja mapy nie kupiłem. Wydaje mi się, że najmądrzejsze jest kupienie zwoju zapierdalania i pozapierdalanie po tej mapie, tak po prostu. I popatrzenie, gdzie to może być. Mi się wydaje, że tam po lewej może być bagno. Jakby to ma najwięcej sensu. Albo tam na górze, ale oni mówili, nie pamiętam już teraz z odcinka, wschód albo zachód, że się las zmienił. Więc no możemy spróbować tam pobiec. To może nie być takie głupie i zobaczymy sobie w takim razie. Gdzieś ten smok musi być, prawda? Miktura szybkości. Kabum. Pobiegniemy sobie właśnie troszeczkę i pozwiedzamy po prostu, nie będziemy save'a zapisywać. A jak jesteśmy na miksturze szybkości, to i tak nas złapać nie złapią. A my będziemy w stanie trochę przelecieć po tej mapie. O, tutaj są pełzaczki w ogóle, które są free expem troszeczkę, więc chętnie je sobie zabiję. No to jest 80 expa za każde. Darmowe 80 expa za każde. Akwamaryn, skóra trolla. Wow, dużo rzeczy, dobra. Kamienna tablica, to jest ważne. Zębate ziele, to jest ważne. Bo z zębatego ziela możemy robić mikstury. To jest istotne. Tu jest ork. Tu są orkowie, ork elita, ork szaman, dobrze. Biegniemy tędy. No tu na dole jest, tu są obozowiska orków, więc tutaj na smoka bym nie liczył jakiegokolwiek. Tu jest jaskinia, w której normalnie siedzi Diego. O fuck, trochę was tu dużo, chłopaki. Tutaj jest wejście gdzieś. Na jakiś teren, który ciężko określić. O fuck, głupi wilku. Co ty narobiłeś? I to jest jakiś las, w którym są orki. Są tu krwiopijcy, co mogłoby wskazywać na możliwość istnienia jakichś bytów, które mogą być bagienne, tak? Bo krwiopijcy są bagienni. Są tu skały. Dużo skał. Jest tu trup. Dużo trupów. Jest tu jakaś wieża. Martwy łowca smoków, a to ciekawe. Możemy być w pobliżu kamiennego smoka, tak w sumie. Kurde, tylko żeby nie zginąć głupio. Dobrze. Dobrze.
Martwy łowca smoków to jest ciekawe, bo prawdopodobnie jesteśmy w takim razie na terenie kamiennego smoku. Szynka, zębate ziele. O fuck, co to? To ork. Ja pierdolę. Dobrze, zmarł. Fuck you! Dobra. Będzie się, że mi coś więcej uderzy. Ekstrakt. 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 Jest tu sporo orków, jest tu sporo innych stworzeń. Myślę, że tu możemy zacząć się rozglądać. Biorąc pod uwagę martwego łowcę smoków w pobliżu. Kufer. Podłupmy. Lewo, prawo. Ok, złamał się. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Ok. Ryba, kwarcyt, esencja many, strzała, złoto, wytrych. Savix. Dobra, pomyślmy. Jesteśmy na mapie w którym miejscu? Tutaj. Ciężko powiedzieć, czy mogę jestem wskazać w jakieś miejsce. Jest tu martwy łowca smoku. To na pewno już coś pokazuje, jeżeli chodzi o pobliskie tereny. Natomiast trzeba się porozglądać, to na pewno. Pobiegajmy tu trochę. Tu jest szaman. Spadaj, wojowniku. Nie polecam cię. Kurde. O nie, o nie, o nie. Kurde, no. Dobra, level up. Spoko. Cofnijmy troszkę tu. Tutaj niech nam podbiegnie. Dawaj, dawaj. Pyk. Zablokowany, dobrze. I pozabijany. Okej, z tymi orkami sobie w miarę potrafimy dawać radę, jak nie gałganimy zbyt mocno. Esencje lecznicze, ciskamy. Leczymy się. Nie ma źle, chodzimy. Tu jest dużo orków, więc nawet jeżeli... Tak mi się wydaje, że i tak tu będzie gdzieś smok w pobliżu. Ten martwy łowca nas tutaj naprowadza, uważam, dosyć mocno. Ale nawet jakby nie było, to warto tu połazić. Tu jest trójka orków. Wyminę ich. I pobiegnijmy sobie tu. Porozglądajmy się troszeczkę. Gdzie my w ogóle tędy dobiegamy? Tu jest jakaś bramka. Tu są zębacze. I smocze zębacze. Oddalać. Z tym sobie nie poradzę. To w ogóle nie wchodzi w grę. Musimy uciekać. Tu są jakieś ścieżki. Zaraz się zorientujemy, gdzie tam jesteśmy. Tu jest jakiś grobowiec. Tu są szkielety. I tu jest jakiś człowiek. To jest ciekawe. To jest ciekawe i może być ważne. O chuj, nie, proszę, nie. Tego się. Dobra, dobiegłem gdzieś, więc nie chcę teraz tego stracić. Fak, biegnie szkielet. Dobrze. Niestety nie dostałem za to expan, ale trudno. Kim jesteś? Angar. Chwila. Może mógłbym ci jakoś pomóc? Czemu nie? Kor Angar to był z obozu na bagnie. Chyba. A co z łowcami smoków? Porozmawiam z nimi później. Może przyda im się ktoś taki jak ja. Coś nie tak? Słyszysz to? Nigdy w życiu nie słyszałem czegoś tak przerażającego. Nie wiem, o czym mówisz. Ja nic nie słyszę. Wszystko tu cuchnie śmiercią i zniszczeniem. Wejścia do tej krypty strzegą odrażające istoty. To kryjówka mrocznej, złowrogiej siły, której poddani nawiedzają nasz świat. Jestem prawie pewien, że mój amulet jest gdzieś tutaj. Rozmawiałeś już z łowcami smoków? Tak, ale spodziewałem się towarzystwa na kształt mojego dawnego bractwa. Tymczasem ci łowcy to dzika zgraja bez mózgich osiłków. Co się kryje w tej jaskini za skałami? Coś nie pozwala mi zbliżyć się do wejścia. Jaskini strzeże magiczna istota. Widziałem ją w nocy, jak przeczesywała okolice. Sunie w tej z powrotem między drzewami. I wydaje się, że wysysa życie ze wszystkiego, do czego się zbliży. Chodźmy dalej. Spróbuję. Okej, pójdziesz ze mną teraz, spoko. Podleczmy się. Poużywajmy tych mikstur. Tu może być gdzieś smok. Tylko nie wiem, czy ten najsłabszy bagienny, którego powinniśmy pewnie jako pierwszego ogarnąć. No i zobaczymy. 60 expa, bo teraz jestem w nim, z nim w spółce.
Jak on coś zabije, to my dostajemy plusa. Dobra, okej, okay, to jest fajne. Ogólnie towarzystwo zawsze się przyda. Porozglądajmy się trochę w pobliżu, koleżko, w takim razie. Wykorzystam cię nieco do pomocy w wyczyszczeniu tutaj tej zgrai. Tu gdzieś niedaleko jest jakiś nagrobek, prawda? Coś szkieletu. Jest tu jakaś jaskinia. Aha, on nie może tam wejść, tak? I coś tam ze środka mówi. Ty tu nie możesz wejść, jak rozumiem. O chuj. Ej, tam to wygląda jak artefakt z Heroesów, dobra. Ej, jak on to może zabijać, to luz. Zajebiście. Ej, za szkodę, to jest 300 expa. To szkoda, że te poprzednie straciłem. Ej, spoko jest mieć tego typa do pomocy. Nie ma czego, czego to nie znajdę. Kurde, to są odgłosy. Co to jest? O fuck. Zostaw Angara. Dasz szkielet mag. 300 expo tak samo, dobrze. Stół alchemiczny. Ło, wow, to jest ciekawe. Jakiś amulet. To znowu ty. To znowu ja. Tylko śmierć i zniszczenie. Musisz się stąd wydostać. Dobra, ty wracasz do siebie. Spoko. Ja sobie tutaj poczytam. Poprzeszukuję kufry. Jest kapliczka Beliara, więc zobaczymy, czy mogę wzmocnić szpon. Teraz na przykład, nie wiem, czy dwa levele zdobyłem. Ulepszenie szponu. Zdrowie minus 10. A ile mam obrażeń teraz? Szpon Beliara. 98, szansa do 28. Okej, czyli jest troszkę mocniejszy. Fajne, to spoko, podoba mi się. Będziemy sobie go upgrade'ować w takim razie. Regał na książki. Cóż tu jest? Mikstury lecznicze, esencja lecznicza, ekstrakt lecznicy, eliksir. Spoko. Ciekaw jestem, czy jesteśmy nauczeni tego po lekturze. Co możemy robić w ogóle sami? Dopóki się nie nauczymy, pewnie niewiele. Magienne ziele, zrób zielonego nowicjusza. No właśnie, niewiele. Przygotuj mikstury leczenia. No, nie jestem nauczony. Mikstury specjalne. Też nie jestem nauczony, bo robiłem w którymś miejscu za 10 tam golda. Woda święcona, mikstura, dobrze, weźmy to. Ciekawe, że woda święcona była obok szkieleta maga, no nie? To jest wszystko porozpieprzane. Okej, ja myślałem, że on o jakimś smoku ewentualnie mówi. Lewo, prawo, aha, już otwarte, 5 złota tylko, to powiedzmy, że za jeden wytrych nieopłacalne. No nic, ale wbiliśmy tu i tu jest kapliczka Beliara, to jest dosyć ważne, bo tu wiadomo już, że możemy przybiegać, upgrade'ować sobie... Tu możemy przybiegać, upgrade'ować sobie naszą broń. A pójdziesz dalej ze mną, jak ja odejdę od tego miejsca? Nie, muszę cię wyciągnąć. Znalazłem twój amulet. Znalazłem. A, był w szkielecie magu. Dzięki. Co zamierzasz robić dalej? Wynieść się, kto wie. Chwila. A możesz ze mną biegać dalej? A nie, bo oddałem mu amulet. Szkoda. Bardzo szkoda. No dobra, trudno. Skoro tak, to niech będzie. Chyba, że jakbym mu nie oddawał amuletu, to by dalej ze mną biegał. To byłoby ciekawe w sumie. Dobrze, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w krainie takiej dosyć kamiennej, jeśli mam być szczery. Jak tam pójdę, to będzie lodowa. Bardziej bym poszedł w tamtą stronę dalej szukać czegośkolwiek. I tak zrobimy. Czyli zrobimy tutaj save'a na Z3. Mikstura szybkości i biegniemy dalej. Szpon Beliara nieco ulepszyliśmy, co jest miło wiadomością. Straciliśmy 10 expa. Tfu, 10 HP. Co dosyć sporo. Kim ty jesteś? Czym ty jesteś? Kurwa. Chodź, Angar, pomóż mi. Ej, ja go tutaj smoczę zębacze zabij. Co za głupek. Co za głupek. I poszedł i dał się zabić. Dobra, to są orkowie. Nie, dobra, tutaj nie zapowiada się, żeby coś było, jeśli mam być szczery. Tam jest jakaś bestia na pokonanie, której jestem za słaby. Tu są stworzenia jakieś ogólnie. Tu możemy się porozglądać troszkę. To są wargi. I trzeba mądrze zabijać. No właśnie. O właśnie, bo jak się rzucają wszystkie naraz, to są problemy. Tu jest troll. W ogóle. Tu są czarne gobliny. Tu jest dużo stworzeń. Przejście na lodowy biom. Ciekawe.
Tu jest coś, tam to wyglądało jak jakaś taka mikstura, którą się rzadko spotyka. To wygląda trochę jak bagna, jeśli mam być szczery. I ja zastanawiam się, czy nie powinienem się tutaj troszeczkę porozglądać w tym miejscu ogólnie. Bo wydaje mi się, że z tego może coś wyniknąć. Czy tu są jacyś ludzie? Tak, tu są jacyś ludzie. Podbijemy do nich. O fuck! Idę się tu schować. Kim wy jesteście? A to są rabusiowie, o chuj. Przepraszam. Ale ja tu biegam bez ładu i składu po tej mapie dzisiaj. Tragedia totalnie, co? Myśl, że spotkałeś ludzi. Spotkaj rabusiów. O fuck, ile tu jest tego gówna. Wszystkiego. Ale nie znalazłem tego, na czym mi najbardziej zależało w sumie. Czyli jakiegokolwiek śladu, bądź nawet osoby, która by mi pomogła móc pójść w stronę smoka. Czegokolwiek, co by mnie w tamtą stronę naprowadziło. Tu są bandyci. Unikamy strzał. Dzielny slalom Tomasza D. Dobra, ogarnięte. Wypierdalać, nie strzelać do mnie. Tu jest jakaś chatka. Gdzie myśmy dobiegli? To jest chata kawalorna. Była chata kawalorna. I tu ktoś jest martwy? Angar. Lol. Jak coś złego, to nie ja. A co jest? Czym jest magiczny amulet Angara? Premia many 10. Spoko, ciekawe. Oko Innosa. To muszę pamiętać, żeby je zakładać przed tym. Przed czym? Oko Innosa, czy przed porozmawianiem ze smokiem? Żeby go skłonić do mówienia. Myślę, czy jest sens tak trochę na ślepo tutaj się rozglądać. Bo teraz to jest tak, że tak trochę biegam bez ładu i składu, jeśli mam być szczery. Czy znowuż pytanie, jak inaczej? O, tutaj coś jest ciekawego. Jeszcze wyglądasz, jakbyś był łowcą smoków. Rod. Hej, ty! Wszystko w porządku? Te buty mnie wykończą. Cała zbroja jest naprawdę w porządku. O, jest też drugi typek. Wiązania muszą być tak cholernie ciasne. Jeśli je trochę poluzuję, buty pospadają mi z nóg. Skąd masz te buty? Stary Wiarus Bennett zrobił je dla nas, łowców smoków. A my słono za ten szmelc zapłaciliśmy. Jeśli kiedyś dorwę tego drania, to każę mu zeżreć te buty wraz z podeszwami, a do tego oddać pieniądze. Mhm. Na kogo czekasz? Czekam, aż Cifer przywlecze tutaj swój szanowny tyłek. Musimy wyruszać. Mhm. Cifer. Ładne obozowisko. Święte słowa! Cuchnie tu jak w rzeźni. Wszędzie martwe zwierzęta i przegniłe drzewa. Co tutaj robisz? Siedzę tu już od pewnego czasu w oczekiwaniu na odpowiedni moment. Odpowiedni moment? Na co? Gdzieś tu powinien być smok. O, jesteśmy na bagnie, super. Zrobiło się tu wstrętne bagno. Dobrze pamiętam czasy, kiedy nie trzeba było tutaj brodzić. Teraz jednak nie odważyłbym się przyjść tutaj sam. Cóż, Rod wciąż tu jest. A on by zwiał, gdyby zobaczył nawet jednego chrząszcza. A co z tobą? Nie przyszedłeś tutaj na spacer, prawda? Wejdźmy tam razem. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. To dobrze. Czyli w końcu... Daj tylko znać kiedy. Okej. Czy rozumiem, możemy razem z nimi pójść na smoka i oni wiedzą, gdzie on jest? Spoko, no to chodźmy. Teraz jest dobry moment, żeby ruszyć. Chodźmy więc. Rod tak samo idzie. Aha, wy wiecie, gdzie jest smok, tak? Prowadzicie. Czy na oślep idę za wami? Bez sensu. Gdzie jesteśmy na mapie w ogóle? Mhm. Czyli było bagno na zachód od obozu. Bagno zaczyna się za następnym zakrętem. Powinniśmy pójść prosto. Ale możemy próbować tamten korytarz tak, żeby żadna bestia nie zaatakowała nas z tyłu. Co wolisz? Nie marnujmy czasu. Okej? Okay? Czyli idziemy prosto. Dziwne, że dialogi się zbagowały. Rozumiem, że jak jesteśmy w party i wy kogokolwiek atakujecie, to ja dostaję exp. No to wy się bijcie ogólnie. Ja zachętnie popatrzę. No to co tu będziecie robić? Co to jest? O, pierwszy raz cię widzę, jaszczuroczłek. 350 exp, ale zajebiście, jaszczurzy miecz?
Nic tu nie ma. Nic nie ma z niego więcej. Okej, to są jaszczury jakieś. Z3. Bijcie go. Przepraszam, uderzyłem ciebie, super. Dobra. Ej, zajebisty eksp tutaj zrobimy. Niczego z jaszczuro ludzi nic nie ma. Jaszczuroczłek, jednostka drugiego levelu, Cytadela, bagno. To by się zgadzało. Ciągle to potrafię. Dobrze. Zbieramy te miecze, może coś z tego wyniknie w przyszłości. Ile do levela w ogóle? No, 10 koła około, cały czas. Dobra, to są jakieś stworzonka ogólnie. Magienny szczur. Dobrze. Kolejni jaszczuro ludzie. Ej, tam coś jest, to jest jakaś góra złota. A góra złota może oznaczać tylko jedno. Pilnuje jej smok. O nie, wypieprzać jaszczuro ludzie. Get the fuck out, bitches. Dobra, ramię w ramię, łowcy smoków. Pięknie. Jaszczurzy miecz. Ze tych jaszczuro ludzi nic nie ma więcej. Ze szczura mamy mięso. Już słyszę stwora. Musimy uważać. No dalej. Zobaczmy, czy możemy zaatakować. Dobra, zacznijmy od, w ogóle tak, na dzień dobry, zacznijmy od save'a. Dalej, kolejna rzecz, którą robimy, to leczonko, Mariusz Max. Dobrze, kolejna rzecz, którą robimy, to zakładamy oko Innosa. Dobrze. Trochę mi odporności spadną, no ale trudno. Musimy je założyć, jak rozumiem. Jest smok, dobra. Jaszczuroczłek jeszcze jeden. Zapraszam. No z takiej odległości powinienem chyba trafić. Koleżko! Mieszko, Mieszko! No nie żartuj sobie. Dobrze. Zapraszam. A pomożecie mi czy coś? No więc sobie sam daję radę, spoko. Jeden na jeden generalnie humanoidów już jestem w stanie rozklepywać. No dobra, chodźmy do niego. Prorozmawiajmy. Pan Drodor. Biada ci, jeśli zbliżysz się jeszcze o krok. Aha. Oko Innosa najwyraźniej działa. Było tu przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. Mhm. Oszczędzaj oddech. Twoje słowa mnie nie przestraszą, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania, albo utopię cię w twojej własnej krwi. Śmiesz mi grozić, robaczku? Podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię od razu rozerwać na 1000 strzępów. Jestem wysłannikiem Innosa. Mam przy sobie święte oko. Nie masz wyboru. Rób co ci każe, albo spotka cię zasłużona kara. Mów, czego ode mnie chcesz? Kim jesteś? Nazywam się pan Drodor. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd. Mhm. Gdzie bardzo wolno mówi ten smok. Ohydnych pobratymców. Zdążam 4 razy przeczytać. Od których wszystko pochodzi. Utrzymują ten świat w harmonii. Każdy z nich sprawuje władzę nad jedną częścią świata. Szukaj żywiołów, a znajdziesz moich braci. Sługo ciemności. Co cię sprowadza do tego miejsca? Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia do tego świata nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze. Mhm. Na Innosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z Królestwa Ludzi? By tego dokonać, musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania, ale żaden z nas nie wyjawi ci go z własnej woli. Tylko oko mogłoby rozwiązać nasze języki i wyjawić ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku. Doniesiono nam, że obrałeś drogę łowcy smoków. Dlatego wysłaliśmy do twojego świata nasz pomiot, by zapewnić przetrwanie naszej starożytnej dynastii. Przegrałeś tę wojnę, mały człowieczku. Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? Tylko moje serce pozwoli ci odnowić moc oka.
ale nigdy nie zdołasz wyrwać go z mojej piersi. Koniec. Wyczerpała się moc ognia. Nadszedł twój kres. Okej, okay, zrobię save'a takiego, żeby mieć na Z1, powiedzmy, po skończeniu gadki. Halo, moi przyjaciele! Przyjaciele! Do ataku! Zabijmy parszywo. Ale on regeneruje sobie zdrowie. Dobra, zionął ogniem i mnie odrzucił troszeczkę. Giń, parszywa bestio! Zabiję cię, jak nie poznasz mojego imienia, bo go nie mam. O nie, znowu mnie zaatakował. Wynocha! Wynocha! O nie. Ej, prawie nie żyje. Zrobię tu save'a. Fuck, dobra. Jeżeli teraz uniknę ognia jego, to jestem w stanie go zabić. Czy nie? Tak, nie? Tak, nie? Tak, nie? On prawie nie żyje. O nie! Nie no, muszę go zabić. Czy nie? Czy muszę od nowa walkę? Jak coś, to od nowa walkę zrobimy. Spokojnie, się nie dzieje. Zginiesz, bestio! Dzięki za pomoc, kolego! Jesteś najlepszy, że nam tak pomagasz w walce ze złym smokiem. No dobra, zróbmy ją jeszcze raz. Dlaczego tamten ziutek, przepraszam bardzo, stoi z tyłu i nic nie pomaga? To tak chyba nie powinno być, prawda? Koniec. Zapraszam was obydwu, tak myślę. Dobra, skup się na tym. O chuj, ale mu zbili HP już. Dobrze, bijemy go. Okej, okay, to było dużo prostsze. Expa 3000. Serce błotnego smoka. Zajebiście. Pogadajmy sobie z nimi. Co się z tobą dzieje? Te buty. I co teraz poczniesz? Też pytania zadajesz. Kupisz sobie nowe buty, okej. Okay. Skarby smoka. Skórzany mieszek, razy milion. Zabieramy całe to złoto, będziemy bogaci. Skrzyneczka, skórzany mieszek. Skórzany mieszek. Tu jest jeszcze więcej, złote monety. Skórzany mieszek, skórzany mieszek. Odgarniamy. Jest tu więcej, wskaczę na górę skarbów. Nie, niestety tu nic więcej nie ma chyba. Albo przynajmniej mi się nie wyświetliło. Tak, dobra, to tyle co mogę tu podnieść. Z tobą pogadamy. Cholera. Nie żyje? Uspokój się. O rany. Ale wdechę koleś. Dobra, wzięliśmy jego oko. Muszę tylko udać się na jakiś stół alchemiczny, żeby odnowić moc oka. Na pewno jeden był tam w tej jaskini w lewo, więc tam możemy sobie pójść. Spoko, no to jeden smok zabity dzisiaj. Nie było to takie trudne, jeśli mam być szczery. Chociaż to pierwsze podejście trochę słabo nam poszło. Okej, okay, jeżeli chodzi o stół alchemiczny, to teraz nie chcę odpalać mikstury szybkości, bo właśnie tutaj na tych bagnach i tak mnie spowalnia. Ale ogólnie, jak wyjdę z tych bagien, to tam... Aha, to nie, tu nie mam nigdzie tej alchemii. Dobra, to przenieśmy się do zamku w takim razie. Jeśli tak ma to wyglądać. Teleportacja do... Do zamku 5. Kiepska pogoda. Co jest? Musisz na grunt wejść? Dobra, wyjdź na grunt. Tu, gdzie można chodzić normalnie. A, i teraz się możesz tepnąć, zajebiście. I tu jest stół alchemiczny od razu, tak w sumie. Tu jest, gdzie jest? Tu jest. I tu możemy od razu... ponownie naładuj oko i nosa. Dobrze, oko i nosa pulsuje energią. My sobie założymy... Co to za tablica? Kamienna tablica Kłachodrona. Siły 1. My sobie założymy amulet. No tak, otworzymy sobie zakiewki. Skórzane mieszki 50 trochę i trochę 25. Okej, liczyłem na setki, szczerze mówiąc. Biorąc pod uwagę, że to, kurwa, to jest jednak smok, więc trochę pieniędzy by się przydało. No ale dobrze, nie narzekam. To są jakieś ekstra pieniądze, które zawsze się przydadzą. Tytoń jabłkowy. Bingo. Dobra, robimy tak. Z3 save. I teraz musimy znaleźć kogoś, u kogo mogę mikstury kupować. Tu był jakiś mag, który chyba się stąd wyniósł, prawda? Razem z Gornem. Czy wrócili? Tutaj się nie zapowiada. Myślę, czy gdzieś tu mogę mikstury lub zwoje kupić w zamku. Ale obawiam się, że może być z tym problem. Delikatny, ale tak. Te kufry raczej obrabiałem. Jeżeli miałem mózg, to zrobiłem. Chyba, że tu był jakiś NPC, który mi to blokował. Ale skoro tutaj byłem wcześniej, to powinienem mieć to obrobione. Skąd ty to masz? Co możesz?
Wydaje mi się, że... Masz bronię, spoko. Ja mam dobrą broń, nie mam potrzeby jej zmieniać. Ty masz bronię też. Mogę? Gdybym jakąś miał. Nie masz żadnej zbroi. Może w takim razie zrobisz mi zbroję. Cóż, jeśli chcesz czegoś lepszego, musisz mi dostarczyć odpowiednie materiały. Czego potrzebujesz? Chcesz walczyć ze smokami, prawda? Przynieś mi kilka smoczych łusek. Mógłbym z nich coś dla ciebie zmajstrować. 20 powinno... Smocze łuski? A skąd mam mieć? No i co? A czy ty również nim? Już ci powiedziałem. Tak dalej być nie może. Co w ogóle stało się w zamku? Nic, o czym bym słyszał. Robiłbym to, ale mogę... Możesz mnie nauczyć kowalstwa, okej. Okay. Dobra, ty se machasz mieczem. Informacja. Smocze jaja. Jeden z tych smoków ma mrodo coś o potomkach i utrzymają ciągłość tego rodu. Boję się, że te potwory rozpleniły się po całym cywilizowanym świecie. Handel w obozie bandytów. Lucja alkoholem. Skati handluje różnymi towarami. Huno... A to jest obóz bandytów, to mnie nie interesuje. Handel w zamku. Tador bronią. Sengrad sprzedaje w zamku magiczne zwoje. Engor zarządza zapasami na boku. Dobra, to chcemy do Sengrata na pewno pójść. Po zwoje, jeżeli on jest w zamku. Ty coś sprzedajesz? Nie. Dobra, i pójdziemy do typunia od zapasów, bo on może mieć mikstury. Zajrzymy sobie w takim razie i będziemy od razu wyruszać na kolejne smoczysko. Engor? Pokaż mi. Leczenie średnich ran. Przyzwanie demona, obudzenie golema, to sobie wezmę te rzeczy. Surowa stal. Wezmę te. I tu są kurzy. Kurza łowcy smoków. Wow, wymagana siła. Aż 150. Jaki? Do niczego. Co z tobą? Dobra, dobra, już idę. Od ciebie mamy co potrzebuję. Chociaż mógłbyś mieć mikstury szybkości, nie ukrywam. Pójdziemy sobie jeszcze do Sengrata na zamku. Czyli tu. I kupimy od niego sobie jakieś zwoje. Te przyzwane stwory mogą być bardzo przydatne w walce. Szczególnie jak idziemy na smoki. Nie wiemy, jak się będzie zwiększał ich poziom trudności. Tak naprawdę. Ten bagienny był bardzo prosty, ale... No właśnie. Ale. Percival Oryk. Gdzie jest Sengrad? Tutaj? Na górze ktoś tam był jeszcze. Tak, to prawda. Zajrzymy na górę, bo to jest tylko kucharz. Pójdziemy na górę. Jest tu kto? Halo? Dzień dobry. Ktoś tu stoi, a ty jesteś rycerz? Ty jesteś rycerz. Siema, Eniu. Wynoś się, zabieraj się stąd. Dobra, dobra, ty, zamknij mordę. Czyli tu są jakieś tylko komnaty sypialne. Tak, tu nikogo nie ma. I rycerz się będzie na mnie wkurwiał, jak będę tu wchodził. Nie, tu się nie wkurwił. Jest tu kto? Nie, nie ma nikogo. Jest kufer do opierdolenia. Biorąc pod uwagę, że nikt nie zwraca na mnie uwagi. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, 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 prawo. Prawo, lewo. Dobra, już! Sorry. Pierdalaj. Zabiję cię. To chyba nie będzie takie mądre. Ej, ale go upiemy, o chuj. Dobra, dobra, już. Chłopaki, ogarnąć pizdy. Dobra, czyli tutaj nic nie ma. To gdzie jest ten Sengrad na zamku? Przeczytajmy. A, jakby zamek to nie jest powiedziane to miejsce konkretnie, kurwa. Tylko zamek to jest ogólnie. Dobra, to gdzie stoi Sengrad? A on nie stał przy wejściu? I to nie on został powalony, bo tu już nic nie będzie. Ty pilnujesz więzienia, Geralt, tak jest. I tam jest jeszcze ten koleś, który się bał chrząszczy i on zwojów nie sprzedaje. Mam swoje zdanie. Raczej. No on się nazywał Brutus czy coś takiego. Tam byliśmy, tu jest Ferod. Może gdzieś tu stoi Sengrad? A to nie był ten typ, któremu amulet oddawaliśmy? Kerolot to był. Tandor. Rycerz. Głupie jest to, że takich stosunkowo ciężko odróżnić, jeśli mam być szczery. Bo oni wszyscy wyglądają dokładnie tak samo. Bez właściwego klucza nigdy nie mam tego klucza. Nie otworzę. Gdzie jest Sengrad? Krolot, rycerz, knecht. A, przecież on przepadł, udar go wysłał gdzieś. Dobra, czyli nie kupię zwojów.
No nic. Chciałbym go znaleźć. Gdzie my możemy iść? Na Smoga Kamiennego bądź Ognistego. Ktoś coś wspominał o najwyższej wiedzy, o najwyższej wieży na południu, więc może byśmy się udali po drodze w tamtą stronę. I to byłoby takie niegłupie, więc tam spróbujmy się wybrać w tamtą stronę. To znaczy, że stajemy w tym miejscu, gotowi na spotkanie orków i włączamy miksturę szybkości. Dzień dobry. Dobra, trochę się odbiłem. Odbiłem się przecież, what the fuck. Dobrze, nie denerwuj się. Andrzeju, nie denerwuj się. Wszystko gra. A nie, tu nie powinienem skakać w ogóle nigdy. Kurwa, Bezi. Dał mnie. Ale zaciął się w miejscu. Co ja mam zrobić mu? Tyż pasz teciarzu. Dobra, skocz tu. No, co za cep? Jak kurwa jebnę. Ten głupi łeb. Zginął tu, no o co chodzi? Jak ja mam... Jezus, co za głupia gra. Przecież tu jest metr może. Metr może pół. Yeah. Z4. Mikstura szybkości, idziemy w prawo do oporu. Ciśniemy, strać orków. Po drodze ogólnie ciśniemy. Spróbujemy dojść do wieży. Bo bagno było w zupełnie innym miejscu. A, mogłem oddać quest za chłopaka. Ale teraz to już trudno w takim razie. Dobra, jedziemy po drodze. Będziemy przebiegać przez jeden patrol orków. Ale powiedzmy, że to nie szkodzi. Nie przeszkadza nam to jakoś. Dobra, tutaj na górze żeśmy to wszystko wybijali, ta łatajstwo, Z5. Staram się nie robić save'ów, jak używam potiona, no bo to jest marnowanie save'a mimo wszystko. Tu są orki na blisko, dużo orków na... Kurwa! Dobra, powiedzmy, że potiony jestem w stanie na nowo użyć. Chcę tutaj przebiec po drodze. Po prostu po drodze. Żeby dojść do wieży. Czy to jest takie trudne? O chuj. Jaszczurki, jaszczurki. Czerwone. Jaszczurek, jaszczurek, jaszczurek. Czerwony ma garniturek. Boję się, że jak tu spadnę, to zginę i tyle tego będzie. Of! Kurde. Ej, no szlak mnie trafi. Ja przepraszam bardzo. Tak. Dobrze, to ja niewłaściwie rozgrywam tę grę. Okej, okay, umówmy się. Tak, to ja coś robię źle. To trzeba przyznać. I tyle. Mikstura szybkości, raz jeszcze. Chcę przebiec po prostu koło nich, bo nie mam szans z zabiciem 5 orków i 3 wargów naraz. Tak to jest skonstruowane. Musiałbym deszcze ognia pokupować i upać w nich spelami. Ale nie ma to dużo sensu. Ewentualnie mógłbym przyzwać sobie 58 stworzeń i z nimi się lać. Ale znowuż pytanie, jakby jaki to ma sens, jak te stworzenia będą znikać co chwilę. Tak naprawdę. Więc znowu, że nie uważam, że to ma bardzo dużo sensu. Tu mnie zaraz powinni zostawić, jak wbiegnę w to miejsce. Tak jest. Tylko warg za mną biegnie. Ale to dobrze, bo za niego sobie 300 ekstra zgarniemy. Niskim kosztem. Z5. Mapa. I tu chcemy podbiec do góry. Nie tam w ogóle chcielibyśmy pójść. Ja dobrze widzę. Tam chcielibyśmy ścieżką przejść przez rzekę i dojść nią do tamtej wieży. Właśnie. Ja tam byłem ciekaw. Czyli tu musimy się cofnąć. Musimy się przebić przez ich palisadę. O kurde, no to będzie trudne. No dobra, ale spróbujmy to zrobić. To jest ciekawe bardzo. Wyzwanie. Challenge. Coś się dzieje. Czyli tu będzie jakaś brama, rozumiem. Tu też jest dużo orków, no tu są 2. Tu jest wchuj, dobrze. Wiele wyjaśnia. Tu jest też wchuj. Wchuj. Jest brama, tylko że brama jest ogólnie zamknięta. Więc tutaj nie przebiegnę. Tudzież nie jest to jeszcze dla mnie dostępne. Orki.
orki, więcej orków. Jeszcze więcej orków, palisada, druga palisada. Koniec palisady, ściany. Więc to nie ma dużo sensu raczej. Woda, więcej orków. Tu możemy sobie biec, ale podejrzewam, że nic nie znajdę. Tu jest jakiś kamienny biom. Możemy tak to nazwać. Są jaszczury. Więcej jaszczurów. Jeszcze więcej jaszczurów. Najwięcej jaszczurów. Nie wiem, gdzie jestem na mapie, zaraz sprawdzę. Biegniemy tu. Czy ja nie dobiegam na coś, co jest jakimś końcem mapy? Dobra, idzie jeszcze jaszczur na mnie. Jaszczura to możemy od tak zabić. Dobra, w którym miejscu my jesteśmy? Jesteśmy tu. Okej. A nie, bo przez tamtą palisadę i tak nie przejdziemy. To bardzo dobrze pobiegłem. Muszę tylko obiec ten mur, tak jakby, tę skałę, o, nazwijmy to, już tak mądrzej. Tu są jakieś stworzenia, które chyba damy radę zabić. Czy się mylę? Szkoda byłoby ekspa tracić, nie zabijając ich. A szkoda byłoby też stracić miksturę. Dobra, pobiegnijmy na razie tu i zaraz zobaczymy, co tu jest. Ta roślina wygląda jak coś ważnego, tak w sumie. Ognisty korzeń. Korzeń leczniczy. Aha, myślałem, że to jest smoczy korzeń, okej. Właśnie, możemy wejść tu. I tu są znowu jaszczuroludzie. A poprzednio jaszczuroludzie wskazywali obecność smoka. Co jest ciekawe. Ojejku, ojejku, co ja narobiłem w ogóle? Dobrze. Ej, ten piorun bije fajny. Nie ma czego plądrować. Obrażenia. Wydaje mi się, że jak zwiększył mi się level, to nawet większe teraz. Dobrze, eliksiry. Z4. O kurwa. Ale siano. Dobra, musimy próbować pojedynczo się z nimi lać. O nie. Nie, tutaj zginę w ogóle teraz. Chociaż... O kurde, no nie, tak mnie zbombardował ciosami, że to nie szło tego zrobić. Ale tutaj coś jest, tutaj na stówę coś jest, bo tu jest dużo tych jaszczuroludzi. A jakby tak przyzwać coś na pomoc, skoro sobie tak tych zwojów pokupowałem. Tylko, że to na samego smoka bym zostawił chętnie. A jakiegoś spela użyć, żeby w nich coś strzelić? Zmniejszenie potwora, może nie? Jakiś golem, tworzenie szkieletu, przemiana to nie, strach. Deszcz ognia nie chcę zużywać. Mała burza ognista, leczenie ciężkich ran, lodowa strzała. To mało bije wszystko. Lodowa lanca trochę bije. Święta strzała tak samo. Spróbuję. 7. Ile to w ogóle? Aha, nie mam many. Oj. Oj, 2 na mnie idą. Okej, to może być dobrze rozegrana walka. I teraz muszę to fajnie zrobić. Kurwa. I jestem bez mikstury szybkości, więc źle. Okej, nie straciłem zdrowia, zabiłem go, super. Nic tu nie ma. Problematyczni są ci goście. Pyk, pyk. Pyk. Są bardzo problematyczni. Dobra, straciliśmy miksturę szybkości, ale powiedzmy, że nie szkodzi. 3 koła expa do next levelu. Tam jest znowu 2. Szalone obrażenia, no mogę powiedzieć tylko tyle, dobra. Dlatego muszę wyskoczyć i go zabić. To wtedy jest szansa właśnie, że teraz mogę się z tym lać i być jeden na jeden. Pięknie, dobrze. Jaszczurzy miecz. I po raz kolejny jaszczurzy miecz. Robimy saveik. Dobrze jest, idziemy tu. Tu będzie smok, jestem na 90% pewien, skoro są ci jaszczuroludzie. To jest jeden jaszczuroludź. Do niego sobie idziemy w ogóle bez wahania. Dobrze. Jaszczurzy miecz zbieramy. Coś się wyleczymy. Z4. A jak ktoś powinien zrobić let's play z Gothica, na którym leczy się tylko mięsem przez cały czas. O Jezu, jakie to byłoby straszne. I tam jest coś, cokolwiek tam jest, to chciałbym tam pójść. Tu są jaszczuroludzie, 2. A jakbym przyzwał szkieleta.
który miałby za zadanie pójść się bić. To zanim mnie zauważą moi wrogowie. Jak strzelę w nich skórzy, to on pobiegnie, szkielet. Nie, okej. Szkoda. Aha, rozumiem, że tyle potrwała walka z szkieletem. To nie ma tu dużo sensu. Trzeba ich wyciągać i pojedynczo lać po prostu. I to jest cała filozofia. Ewentualnie mieć jakiegoś spela, który ich jakoś tam hardo postrzeli, tak? Ale o to jest ciężko, jak wiemy. No dobra, no to uczmy się. To, że jakby nie dajemy sobie z nimi rady, to znaczy, że to my je... To, że nie mogę ich zabić dwóch, to znaczy, że ja za słabo walczę, a nie, że oni są za silni. Tak trzeba zacząć mówić sobie. Bo to nam coś da. Ambicję pewną. Dobra, tu sobie zasejwujmy, jak już na nas biegną. I będziemy próbowali to rozgrywać. Dobrze. Dobrze. No, i skoro sobie z nimi poradziliśmy, to znaczy, że da się z dwoma poradzić i to nie jest problem. 700 expa kolejne, za chwilę level. Eliksiry. Tymi eliksirami się człowiek dużo szybciej leczy. Rewelacyjna sprawa to jest. Dobra, chodźmy. Idziemy dalej. Jestem bardzo ciekaw, co tam jest i nie wykluczam, że tam będzie smok. Chociaż może być też coś zupełnie innego. Kurna, trzech. No nie, no z trzema nie dam sobie rady. No i ruszają się też wszyscy trzej naraz. Nie ma sensu. Jakbym mógł ich jakoś zbugować, bądź sprawić, żeby tylko jeden za mną podążał. Albo tylko dwóch. Tylko jeden chyba za mną podąża. Dokładnie tak, super. O kurde, zjebałem trochę. Dobra, okej, ale go załatwiłem. Pomimo, że zjebałem, więc dobrze. Nadgońmy ich teraz. Straciłem trochę zdrowia, to jest niedobre, bo mi się tak swoją drogą kończą potiony. Czyli okej, mam cały czas zwoje, ale jak coś się kończy, to jest ogólnie niedobrze, prawda? Idę. Dobra, tu już dwóch powinniśmy sobie załatwić. Savix. Ale patrolujący jest, tak czy nie? Nie. Dobrze. Tak coś pomyślałem, że warto będzie tutaj przy tym murku się ustawić. I bardzo ładnie ich rozegraliśmy. Prawie bez straty zdrowia, jeśli się nie mylę. Tu ktoś jest. Jaszczuroczłek martwy też, okej, okay, ciekawe. Kolejny jaszczuroczłek, no to my zrobimy level, zanim tam wejdziemy na górę. Biorąc pod uwagę, ile tu tych chłopów jest. Widzę, że zamiast... O, i level, super. Widzę, że zamiast blokować, dużo sensowniej jest wyprowadzić w niego atak, kiedy on się na mnie zamachuje. To daje dużo więcej. Ciekawe jestem, gdzie ja się wspinam. Czy w ogóle cokolwiek, kurczę, będzie ciekawego. No nawet jak nie, no to coś tam, level zawsze warto zdobyć, prawda? Jest to miła rzecz. Pyk, dobrze. Idziemy. Ciekawi wielce. Jesteśmy, rozumiem, zbliżamy się do tej wieży. Tak. Tu jest golem. Golemem nie. Chociaż jeżeli to jest ten sam... Okej. Okay. Niczego nie, tu nie znajdę. Te bagienne golemy to mnie na hita zabijały. A ktoś mi coś pisał, że tego na tych golemach jakoś piorun, jeżeli się odpali, to on wali w ogóle wiele razy mocniej. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale ponoć tak się dzieje. O fuck, ale mnie odbiło. Nie, no nie skończę tego odcinka, dopóki się nie dowiem, co tam jest na górze. Muszę wiedzieć, co tam jest na górze. To jest absolutnie niezbędne do mojego szczęścia dzisiaj. Nie usnę, jak się nie dowiem. Czuję, że to może być smok. Dobra, ruszył ona, nie ruszył golem. To jest zajebiste. Dobrze, idealnie rozegrany. Kurczę, no zaczynam coś tu robić, zobaczcie, kurczę. Trzaskamy tych bez straty HP. Robimy coś. Okej. Okay. Ogólnie metodą jest, kiedy przeciwnik się zamachuje, a bić go. To tak. Spostrzeżenie celne.
Tutaj niestety jest ten problem, że bije się z dwoma. Dobra, ej, załatwiłem dwóch na raz, to jest dobre. A jeden tam spadł chyba, okej. Tu są harpie. Tam jest jakiś krąg. Jest jakaś jaskinia. Dobra, patrzymy. Nie, no nie spocznę, nie? Dopóki nie zobaczę, co tu jest. Tak do końca. Chodźcie. Zapraszam do ataku na mnie. Ej, pamiętam, to było takie miejsce, w które ciężko było wskoczyć ogólnie. Dobra. Dobrze. 180 expa. Niczego nie w sumie. Jest jeszcze jedna harpia. Bo to jest stara wieża Xardasa, prawda? Tak, raczej tak. Ona gdzieś tutaj była. I tu było w tej jego wieży takie miejsce, w które ciężko wskoczyć. Tam jest krąg jakiś teleportacyjny czy coś takiego. Chodźcie tu harpie do mnie. Kuszą je? Czy coś? Coś ci robię? Tak, robię jej. Bo te harpie zgłupiały jakoś. Okej? Harpie zgłupiały i mnie nie atakują. No dobra, nie szkodzi. Ja expa muszę mieć za nie. Więc nawet podbiję tutaj bliżej. Proszę bardzo. No i dobra, i exp jest. Któraś z nich coś ma? Jakiś kamień, którym ja tam wejdę na górę? Nic tu nie ma. Nie. Nic tu nie ma. Nie widzę także metody, żeby się tu dostać. Tak to na pewno nie. Biegając tu też na pewno nie. Tu też nie i z tamtej strony też nie. Ciekawe, jak się tam dostać. Niewykluczone, że jakąś akrobatykę trzeba mieć. Wysoki poziom, nie? Czy coś takiego, żeby móc tu wskoczyć. Albo jest zejście tam stamtąd, widzicie? Tylko to oznacza, że trzeba wejść do środka. No dobrze, to wchodzimy do środka. Jaszczuro ludzie, dobra. No wyczyścimy sobie to. Jestem bardzo ciekaw. Kamień. Golem. Fak, walnął mnie przed śmiercią. Dobrze. Jaszczurzy miecz. No nie pocznę, dopóki dziś tego nie obejrzę wszystkiego. No i kończą mi się esencje lecznicze. To zaczyna być bardzo niepokojące. Nie mam spela światła, więc tu będzie dosyć ciemno. Skórzany mieszek. Coś. Jakieś zwoje tu są. To jest ciekawe. Z jakiejś biblioteki. No tak, to jest bankowo jakaś wieża Xardasa czy coś takiego. Mikstura. Miksturek. Zielony ma garniturek. A jak tu będę za długo błądził, to zrobimy najwyżej na koniec dnia w ogóle tak, że ja to na miksturze szybkości przebiegnę cały teren i się rozejrzę, co tu jest. Czy tu jest coś poza stworami? Światło? Jest szansa? Mam coś takiego? Czy nie udało mi się znaleźć? Niestety nie udało mi się znaleźć niczego takiego jak światło. Więc pora odpalić pochodnie. Tu jest harpia. Dwie harpie. I tu jest jakaś sala. No to ewidentnie jest wieża maga. Kurde, kochana harpio. Pytanie tylko, czy tutaj znajdę to, po co przyszedłem, czyli smoka tak naprawdę. W sumie tego trochę szukam. No ale jak nie, tylko będą jakieś inne zajebiste rzeczy. To zobaczymy. Kufer otwarty. Mazurka, kwarcy, topór, 250 golda. 250 golda piechotą nie chodzi, także miło. Dźwignia. Patrzę na tym. Okej. Srebrny talerz. Kwarcyt. Gdzie tu się co otworzyło? A tu już będzie tych dźwigni. O fuck, jaszczuroludź. Kurde, no, zanim ja ten miecz... No co on zrobił? Wyjął ten miecz, schował go, kurwa, co jest? Kolego, bezi, ty mnie, kurde, bezi, nie wkurzaj.
Jedzin z Bezin. Bierz to wszystko. Potem to posprzedajemy, to wszystko. Te łatajstwo. Tu przyciągamy jakąś dźwignię. Coś się przesuwa ogólnie. Nie ma czego plądrować. Mhm. No, pochodnie przesunęło tam, gdzie żem ją upuścił. Dobrze. Tu jest jaszczuroludź. Dobra. Co my tu mamy? Ziele? Klatka pusta. Jakieś rzeczy. Zupa rybna. Katowski topór. Jakieś dużo rzeczy. Nie wykluczam, że tu gdzieś powinna być dźwignia. Zwój i mieszek skórzany. To są rzeczy, które warto brać. Gdzieś tu zawędrowałem. Nie widzę tu dźwigni. Wyjmę jeszcze jedną pochodnię. Tamto mi gdzieś wywaliło. O, super. To nam się bardzo przyda. Dobra, tu nic więcej nie widzę. Okej, pochodźmy tu. To było wejście. Okej, tutaj żeśmy to okrążyli w takim razie. Tu jest zwój światła chyba właśnie. Czy coś tu się... Czy coś spowodowało, że mogę tu wejść już? Na przykład ta dźwignia? Czy coś się otworzyło na przykład? No nie, nie wygląda. Czyli coś się musiało wewnątrz przesunąć. Czym prawdopodobnie powinniśmy być w stanie na górę wejść? Skoro tak nie mogę. I tamten zwój gdzieś nas teleportuje. Jestem prawie pewien, że tutaj można to coś ogarnąć. Gdzieś. Tylko musimy gdzieś na górę wchodzić. To jest 100%. Albo gdzieś musi być jeszcze jeden. Jeszcze jedna dźwignia. To wygląda jak pochodnia bardziej niż jak dźwignia. Zdecydowanie. Tu jest szkielet. Tu nic. Tu nic, tu nic, tu nic, tu nic, tu nic. Rozejrzyjmy się dokładnie bardzo. Tu nic, tu nic. Musimy popatrzeć, gdzie jest szansa, że coś się otworzyło po przeciągnięciu tej dźwigni. Tu nic, tu nic, tu nic, tu nic. A tu coś jest? Tak, nie, nie. Tu nic nie mam. Dobrze, wchodzimy tu. Tu jest zabity golem i tu znowu jesteśmy przy wejściu, dobrze? Idziemy tam. Tu nic. I tu nic. Tutaj. Myślę, że logicznym byłoby, żeby tu była jeszcze jedna dźwignia w tym pomieszczeniu. Aczkolwiek są nagrobki, tu jest klatka. Tu niewiele mogę znaleźć. Tu nic, tu nic, tu nic. Tu nic, tu nic. Tu nic. Teraz to nie oświetla w ogóle, mam wrażenie. No tutaj ciężko o coś. Tu nic nie ma. Tutaj wracamy się do tych ogólnych pomieszczeń. A tu? To jest miejsce na pochodnie. Symetrycznie do poprzedniego. Tu byliśmy. To tu się coś, uważam, mogło przesunąć. Stół alchemiczny. Tu była ta pochodnia. Tfu. Przesuwnia. O! Tu otwiera coś. Tylko, że to się chyba od razu zasuwa. O kurwa! O chuj! O fuck, ja nie wiem, czy ja sobie dam z tym radę. To jest demon! Zwój światło gdzieś tam znalazłem po drodze. Tak mi się wydawało po obrazku, dokładnie. Dobra, spróbujemy powalczyć. Dobra, wystarczy mu nie dać atakować z tego, co widzę. Dobrze, 500 expa. Kapliczka Beliara.
Eliksir many, złoty pierścień i dwa kufry. Skraszowało mi grę, ja pierdolę, nie mam save'a po zabiciu. Nie ma takiego chuja. Nie ma takiej opcji, że ja dzisiaj ze względu na cokolwiek się poddam, na jakiekolwiek te, muszę to do końca opróżnić to miejsce dzisiaj. No nie zostawię tego, bo mnie skręca z tego, co tu jest. Z5, mam światło. Dobrze, jeszcze raz. Przepraszam, że ta gra się tak crashuje. Znaczy, nie wiem, czy mam za to przepraszać, bo tak trochę nie moja wina. And stuff. Aha, i tutaj spela mi wykasowało. Jasne. Dobrze, to zróbmy Z3 i użyjemy jeszcze raz tego światła. Siup. No i najważniejsze jest teraz cały czas go atakować. Przerywać mu animację i atakować go. Cały czas. Przerywać mu animację ataku, to jest zajebiście ważne. Dobrze, bez straty zdrowia. Z2. Kapliczka Beliara tu jest. I tu są dwa kufry, obejrzyjmy sobie je. Lewo, prawo, prawo, lewo. Okej, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo. Kurde. Lewo, prawo, prawo, lewo. Kurwa, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Nie! Lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo. Lewo, lewo. Lewo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Okej, okay, jest. Esencja, złoto, długi łuk. Ciekawe. Drugi kufer. Otwarty od razu. Ser, wino, węgiel, wytrych. Okej. Okay. Trochę połamaliśmy tych wytrychów głupich. Niestety Z3. Czy minęły dwa levele, żebym wzmocnił szpon? Ulepszenie szponu, super. Zdrowie minus 5. W porządku. I za zdrowie minus 5 dostaję 99, 1 punkt obrażeń, obrażenia. Kochanie, za 15 minut. Nie musisz stać nade mną. No, przepraszam, bo jest późno i znowu dziewczynę zaniedbuję. Bo gram w Gotika. To przez was wstrętne gnoje. Dobra, odpoczywaj do rana. O Jezus, ja myślę, że ktoś tu stoi, a to... Tylko martwy demon na szczęście. Dobra, tu się bugują beczki. I tu nic więcej już nie ma, w porządku. Hurra! Zabiliśmy wszystkich, tylko że... Trochę spodziewałem się, że tu będzie smok. Ale nie ma tu smoka. No więc trudno. No ogólnie to szkoda, tak? Tak mogę powiedzieć, że szkoda. Teraz w świetle dnia, nawet tutaj więcej widać. A plus mam zaklęcie światła jeszcze, ale to dużo nie pomaga. Tak w sumie, więc mogę tu jeszcze pobiegać. No ale nie sądzę, żebym miał coś więcej tutaj znaleźć. Dobrze, demon pokonany. Ciekawe, czy nie mogę tam wejść. No tam pewnie tą akrobatykę trzeba. O, udało się wejść teraz. Bez problemu nagle, co? Ciekawe. Tu mogę się też wspiąć w takim razie. I są kolejne harpie. Korzeń leczniczy. I kolejne skrzynie. Kurna, ale to jest bogactwo tutaj. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Okej. Okay. Ryba, kwarcyt, eliksir, strzała, złoto, wytrych. Spoko. Dobrze, parę wytrychów chociaż dostać. Przeszukajmy całą tę wieżę w takim razie, jeśli możemy. Mikstura. Tu jest harpia. Skuszy najlepiej, bo ona jest głupia, ta harpia. Będzie dostawać buły na ryj i się złoży. Tyle jej będzie. No, podejdę troszeczkę. No. No. Dziękuję. Dobrze. Wchodzimy tu. Zobaczymy, co tu będzie, bo nie wykluczam, że coś do pokonania. Widzę harpie, co tak zabijamy, właśnie. Mięso kopacza. Ej, jestem ciekaw, co tu jeszcze znajdę. Kolejna harpia. Może kolejny demon, bo te demony są proste do pokonania. W miarę. Ej, tu gdzieś wchodzę znowu. Koleżanko. Dobra.
Z3. Idę, chcę to wszystko zwiedzić. Ja szczuroczłek. Dobrze? Niczego tu nie znajdę. To jest taka duża jaskinia, tak szczerze. Siarka. No, mnie się to kojarzy ze smokiem, strasznie, więc... Ja się dziwię, że... O kurczę, może tam jest. To wygląda, jakby miał tam być. To, że żeśmy wbili level, idąc tu. I jeszcze naładowaliśmy sobie szpon Beliara, tutaj to w ogóle super w takim razie. Jeżeli tu miałby być smok, to co, lecimy drugiego smoka dzisiaj? Jakby on tutaj był? Byłoby super. Słoneczko, tu się spać kładziesz? Jeszcze nie. Źle się czujesz? Usta? Mam nie mówić? Nie rozumiem. Próbuję być miły. Dobra, wchodzimy tu. Jest smok! O kurde. Musimy go dzisiaj zabić. Kim ty kurwo jesteś? Już, mów. Ale przywołam sobie wszystko. Przywołam sobie 58 demonów, żeby cię zabić. Ale najpierw oko i nosa. A, byłem bez żadnego tego amuletu założonego. Mogłem więcej obrażeń dostawać trochę. O, luju. Tu jestem sam. Nie mam pomocy, będzie trudniej, zobaczymy. Cześć kolego, kim jesteś? Pedrakan. Jeszcze jeden zadufany w sobie karzeł, który ośmielił się wspiąć na moją skałę. Ach, ludzie. Tacy waleczni i tacy wątli. Wypatroszę cię i rzucę twoje wnętrze. Świecierwa, tak, no oni bardzo mówią. Mam tu oko i nosa. Odpowiesz mi najpierw na moje pytania. A, pytaj więc. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Pedrakan. Jak cię dopadnę, obedrę żywcem ze skóry. Przepraszam, on strasznie wolno mówi. Który z was, smoków, jest najpotężniejszy? Czerpiemy naszą moc z żywiołów waszego świata. Ich hierarchia jest bardzo prosta. Miękka ziemia obdarza życiem wszystkie istoty pod słońcem. Ale otworzy się i pochłonie cię. Skała, która prędzej pęknie niż się podda, wznosi się dumnie ku niebu, by pogrzebać. Czyli jesteś skała, czyli jesteś drugi, to w sumie dobrze. Ej, idziemy nawet tak zupełnie przypadkiem idziemy. Potem ogień. Wszystkie żywioły mają moc tworzenia i niszczenia, ale tylko w wodzie. Kto wam rozkazuje? Kto was tu przysłał? Naszymi czynami kieruje nasz Pan i jego słowo mocy. Wkrótce nikt nie zdoła oprzeć się jego woli. Jego ramię sięga daleko poza królestwo umarłych. Duchy nocy gromadzą się wokół, oczekując jego nadejścia. Wkrótce zostaniecie pokonani, a on zapanuje nad światem. W porównaniu z nim nawet my jesteśmy nic nieznaczącym pyłem. Nasz Pan nadejdzie, by wskrzesić wasze ciała z popiołów i wykorzystać je do podporządkowania sobie tego świata. Dość gadania. Oko straciło swą ochronną moc. Przygotuj się na śmierć. Okej, to tu spróbujemy na Z-dupa. Zrobię taki save, w takim razie bez przyzwania czegokolwiek. O kurde. Myślę, że może być dosyć ciężko. Aha, już nie żyje. Dobrze. To zróbmy tak. Tu jesteśmy na wprost tego smoka. Przede wszystkim po skończeniu gadki dobrze byłoby sobie zmienić amulet na jakiś inny. A przed wejściem tu zrobić sobie miksturę szybkości, żeby być szybszym. I przyzwania. Dobra, więc zróbmy tak. Przemiana nie. Golem i demon. 9 i 8 sobie przywołał na przykład. O nie, one się biją ze sobą. Dobra, to nie był zły pomysł. To nie był dobry pomysł. Biją się ze sobą, bez to mogę tylko jednego. Dobra, to spróbuję demona sobie wziąć. Tak w sumie. Zobaczymy.
Tylko czy on mnie nie zaatakuje w takim razie? Jesteś moim sługą? Tak. Dobra, super. Idziemy go zabić, chodź. Chodź, demonie. Chodź, demonie, chodź, demonie. Tu, tu, tu. Dobra, z tobą nie chcę gadać, bo z tobą już wszystko wiem. Sejwik. Numer 2. Okej, dostałem. Dobrze, on się dużo odwraca do demona i jego próbuje bić. To jest bardzo fajne. Dobra, nie nadąża z obracaniem się. Sorry, demona w domenie wolnej. O nie, odnowił sobie życie, co za pajac. Kurwo, wracaj tu. Ja pieprzę, co dał. Nie lecz sobie życia. No ty paruwo, ile on się regeneruje jak lata. Dobra, zdechł. Które oko... Demon nawet nic zdrowia prawie nie stracił. Ej, on jest zajebiście mocny, ten demon. Serce kamiennego smoka w takim razie należy do nas. Jest zajebiście mocny ten demon. Wow. Skórzany mieszek, lekki miecz, srebrny puchar, mieszek, sekstans, mieszek, mieszek, mieszek. Demonie, jesteś kozakiem. Niczego umarłeś. Nie znajdę. Ej, ale super. Ogólnie zwoje przywołania demona w takim razie. To musimy... O, wilczy kieł tu jest. Musimy sobie zachować to. On jest bardzo mocny. Jak tylko gdzieś znajdę, to kupować po prostu ile mogę. Ten demon sam robi robotę tak naprawdę. Eliksir leczniczy. Dobra, kolejny exp dla nas. Cztery koła za smoka. Więc co, dwa z czterech mamy pokonane, słuchajcie. Tak coś czułem. Kurde, że tu musi być coś więcej. No i proszę, dużo się nie pomyliłem. Mamy smoka załatwionego. Numer dwa. Więc pozostał nam jeszcze po pierwsze ognisty, po drugie ten lodowy. Dobra, jeżeli chodzi o ognistego, no to ja widzę, tam jest jakiś taki czerwony krater, więc tam bym go szukał. Na lodowy to wiadomo, że w krainie lodu, to jest coś, co raczej się rozumie samo przez się. Ciekaw jestem bardzo, gdzie teleportuje ten portal, który tutaj jest. O, ten kufer otwierałem. Tak, wygląda na to, że tak. Tak, otwierałem go, pamiętam. No, bardzo ciekawe, gdzie ten portal kieruje. Złoty pierścień, pałka, coś. O ile gdziekolwiek. No właśnie, on nie jest aktywny, więc on nigdzie nie kieruje. Mikstura, mikstura. No dobra, okej, moi drodzy. Robimy w takim razie... Pytanie, czy stąd nie iść prosto na krater. Ale to niezależnie od tego, co zrobimy. Tu robię save'a i tu robię save'a. I zapraszam was na kolejne odcinki Gotika. Cześć! O, nie to. Nie ten skrót. O nie, zaczęło nagrywać Nvidia. Ratunku, zepsułem komputer.